Nagrałem taką historię odnośnie mojego podejścia do oszczędzania, ale tak wydaje mi się, że troszkę sztywno wyszła, dlatego teraz postanowiłem wrzucić coś jednak na początek tego filmu i nadrobić taką luźną pozycją. Wydaje mi się, że troszkę sztywnie to wyszło, bo dosyć dawno już nie nagrywałem. To nawet dobrze się złożyło, bo teraz tak postanowiłem połączyć to w jedną całość. Dwie takie opcje u mnie, oszczędzania, jak to wygląda. Myślę, że akurat te dwie rzeczy, o których teraz opowiem, no to u wielu osób wyglądają podobnie, ale z kolei już ta cała moja historia być może będzie jakimś tam wnioskiem na koniec tego. Pierwsza opcja, potrzebuję sobie kupić coś droższego, czyli na przykład aparat, mikrofon, telefon, komputer, grę nawet jakąś. Szukam sklepu, w którym uda mi się to kupić najtaniej. Czyli albo sobie przeglądam strony sklepów tych, których tam przeważnie kupuję, albo pojeżdżę sobie po tych sklepach i zobaczę, jakie są ceny, albo wejdę na jakiś portal, jakąś porównywarkę cen, no i zobaczę, gdzie po prostu ta rzecz jest najtaniej. To jest takie, myślę, dosyć oczywiste i chyba większość osób tak robi. Drugi wariant jest taki, że jesteśmy właśnie chwilę po Black Friday'u czy Black Week'u, czyli takim okresie, gdzie są jakieś przeceny. I różnie z tym bywa, wiadomo. Czasem jest tak, że ktoś podwyższy ceny i potem je obniży i ja tak czy inaczej wychodzi na to, że kupujemy drożej, niż byśmy kupili to wcześniej normalnie, a czasem wcale tak nie jest. I ja na przykład kupiłem sobie teraz, a pokażę, kupiłem sobie teraz perfumy takie i takie. Nie szukałem perfum, ale akurat wszedłem do sklepu, zobaczyłem, że jest promocja, a swoich jeszcze miałem tyle. Także no tak pół butelki. Postanowiłem, że sobie kupię następną butelkę, bo była przeceniona z, o, pełna, żeby nie było, ze 100 zł na 49. Zaoszczędziłem 50% na tym, że skorzystałem z tej Black Friday'owej okazji. I to są drugie perfumy, które sobie kupiłem i których normalnie bym prawdopodobnie nie kupił. Co jakiś czas po prostu mam ochotę sobie coś nowego kupić ze 120 zł z kolei przecenione na 59, czyli znowu 50%. I jeżeli popatrzymy, ile to jest 50%, na przykład jakbyśmy kupowali sobie samochód, no to ze 100 tysięcy na 50, wtedy no czuć tą różnicę, czuć ten duży pieniądz. No a wiadomo, że tu perfumy do perfum, coś tam do czegoś, w końcu zbiera się większa kwota. Teraz przechodzimy do tego mojego takiego bardziej zestresowanego kawałka, bo nie będę tego nagrywał już po raz kolejny. Chciałem pokazać właśnie to samo, ale myślę, że w tym przypadku już wiele osób do tego tak łatwo nie podchodzi. I koniecznie dajcie znać, czy te zasady, o których właśnie mówiłem, stosujecie również w takich sytuacjach, jaką zaraz usłyszycie. Idę do sklepu i wiem, że muszę sobie kupić jakiś obiad na szybko, czyli coś po prostu do podgrzania. Widzę na półce chili con carne za 14 zł. Przetwarzam sobie szybko to w głowie, czy to 14 zł. Jak na takie szybkie danie, to na tą chwilę jest dużo, czy to jest mało. Idę szukać dalej. Znajduję flaki za 7,50. Obok stoi jeszcze fasolka po brytońsku i kosztuje 4,50, tylko nie mam ochoty na tą fasolkę po brytońsku, a głównym założeniem jest to, żeby zjeść to, na co mam dzisiaj ochotę. Flaki są dodatkowo jeszcze większe, tam mają 700 gramów, czyli con carne ma 450, czyli do tych flaków dorzucam, załóżmy, jedną bułeczkę i mam gotowy obiad za 8 zł, a do chili con carne muszę, powiedzmy, dorzucić dwie bułeczki, czyli w sumie mam 15 zł. No, różnica 7 zł. No to co to jest 7 zł w dzisiejszych czasach? No jest to niewiele, ale jak już przemnożymy te 7 zł razy 30 dni w miesiącu, no to wychodzi nam już 210 zł. Teraz jeżeli pomnożymy to razy, powiedzmy, 3 posiłki, czasem wiem 3, czasem wiem 4, powiedzmy, pomnóżmy to przez 3 posiłki dziennie. Wychodzi nam już 630 zł miesięcznie. Teraz liczymy to wszystko razy 12 miesięcy, to wychodzi nam w roku tam, powiedzmy, 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca z tego, że wybraliśmy coś tańszego w tym sklepie akurat, nie? Bo to nie jest tak, że generalnie to chili con carne jest o tyle droższe od flaków i to jest norma, tylko ja pójdę sobie do drugiego sklepu i znajdę to samo chili con carne, czy tam, powiedzmy, innej firmy, ale tej samej wielkości, i znajdę je taniej, a akurat będą flaki tam drożej. Chodzi o to, żeby wybrać tą korzystniejszą opcję, jeżeli na szybko potrzebuję coś kupić,
No to chodzi o to, żeby wybrać tą korzystniejszą opcję. I teraz tak, mam 7,5 tysiąca rocznie do dyspozycji więcej. Co roku możesz sobie kupić nowego iPhone'a Pro, 2 tysiące ci zostają jeszcze na jakieś tam inne rzeczy. Szukam sobie w najbliższych dniach, gdzie uda mi się kupić po prostu taniej to samo, czyli Concarne czy tam jakieś inne, nie, innej firmy. No i kupuję sobie i jem sobie po prostu innego dnia. Jeżeli, nie wiem, tydzień czasu, kurde, mam ochotę na to chili, wszędzie kosztuje cały czas drogo. Czy drogo? Drogo to jest w porównaniu do innej opcji obiadowej też, no bo to też nie można powiedzieć, że 14 zł za obiad to jest drogo, bo pewnie nie jest. Ale taki, to jest taki przykład. Jeżeli mam inne alternatywy takiego obiadu na szybko, bo wiadomo, że też inaczej się liczy stawkę takiego obiadu, gdzie tam sobie go przeszykowujesz, albo gdzie potrzebujesz iść do restauracji, bo wtedy wydajesz więcej. No więc jeżeli przez te, nie, powiedzmy 7 dni mam zawsze ochotę i nigdzie nie znajduję go, no to idę i kupuję sobie ten za 14. Mam ochotę coś zjeść, no to zjem to. No tylko akurat no, nie w najdroższej opcji, jaka się trafiła, bo tutaj akurat ktoś tak wystawił w tej cenie. No i teraz jedziemy dalej, bo kupiłem sobie tego iPhone'a za piątkę z tych odłożonych pieniędzy z jedzenia. No i teraz przychodzi następny rok i mogę sobie znowu kupić tego iPhone'a, kolejnego, następny model. I załóżmy, że mam teraz 12 Pro, no bo mam akurat 12 Pro, chociaż mój poprzedni to była 8. Wyszedł teraz 13 Pro, no i spoko, tam kilka opcji poprawili, możesz sobie tam fajniejsze rzeczy do filmowania. Tylko zastanawiam się, czy ja akurat z tego skorzystam. Czy akurat skorzystam z tego, że dodali tam kilka nowych funkcji, jeżeli chodzi o filmowanie, i generalnie nic więcej się nie zmieniło. Nawet wygląd się tego telefonu nie zmienił. Jest na tyle mało zmian, że uznaję, że go nie kupuję. No to mam kolejną, tym razem już piątkę w kieszeni. Za rok robię to samo, mam kolejną piątkę w kieszeni. Kupuję dezodorant. Mam jakiś tam swój wybrany dezodorant, więc który na mnie działa, którym się podoba i w ogóle, nie? Także nie jest tak, że o, zobaczę, ten mój kosztuje 13 zł. Czy tam, nie wiem, 15 zł, ale innej firmy kosztuje 7, więc o, przeoszczędzam 8 zł, no kurde, zajebisty deal, tylko że śmierdzę potem, nie? Więc szukam tego dezodorantu konkretnie, nie? No bo tutaj mam trochę więcej czasu na znalezienie tego, też jest istotny, jest czas. Chyba jak mam dużo czasu na znalezienie tego, no to mogę sobie w momencie, kiedy akurat on będzie gdzieś przeceniony z 15 zł, a zdarza się na przykład, że jest przeceniony na 9. I też takie małe sprawy gdzieś tam powodują, że kolejne pieniądze są odłożone i w dłuższym czasie, no robi się z tego większa kwota, którą można odłożyć sobie na coś, nie wiem, większego i wtedy masz dwie osoby, które zarabiają tyle samo. Nie trzeba zarabiać dużo, żeby kupić sobie obiad za 8 czy 14 zł. To nie jest dużo, nie trzeba zarabiać dużo, żeby sobie taki obiad kupić. No i masz te dwie osoby. Zarabiam mało i na nic mnie nie stać. No patrz, kupiłem sobie nowego iPhone'a Pro właśnie. No ile zarabiasz? Tyle samo co ty. Jest to kwestia takiego managementu troszkę finansowego. Nie chodzi o to, że ja sobie czegoś tam odmawiam czy coś, bo jem dokładnie to samo co tamta osoba. Nie jest tak, że tamta osoba, nie wiem, więcej sra, bo ja oszczędzam i nic sobie do jedzenia nie kupuję. Sramy tyle samo, jem tyle samo. Więc no kupuję wszystko to na całą ochotę i zjem tyle samo co tamta osoba, tylko zrobię to rozsądnie, bo wybiorę sobie ten moment na zakup, kiedy mi się to opłaca, kiedy nie, tam będzie niższa cena, albo kiedy w innym sklepie znajdę to samo w niższej cenie. A z kolei w tym kupię sobie coś, co w tym drugim sklepie byłoby drożej. No to jest kwestia no po prostu spojrzenia na to, nie? Bo możesz iść do sklepu robić generalnie takie globalne zakupy, bo dzisiaj jest dzień zakupów i ja dzisiaj muszę wszystko kupić. Możesz kupować sobie zakupy codziennie i też idziesz do jednego sklepu, wracasz załóżmy z roboty sobie, idziesz do jednego sklepu i robisz w nim zakupy i też nie kupujesz wszystko i wtedy nie masz czasu za bardzo na to, żeby patrzeć na ceny. No i jest trzeci wariant, ten, o którym teraz opowiadam, że no jeździsz do tych sklepów i po prostu jak jest coś spoko w jakiejś tam okej cenie, no to wtedy to kupujesz, a jeżeli widzisz, że coś jest drożej, no to nie kupujesz. Tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, to będzie w opisie filmu. Wszystkie przydatne linki również. I do następnego.